Cześć kochani, dzień dobry. Ja przychodzę do Was tutaj na chwilkę, bo dzisiaj chcę się skupić na swoim szkoleniu i rozwijaniu swoich umiejętności, bo mam troszeczkę zaległości, ale mam Wam coś ważnego do przekazania. Myślę, że większość ludzi, która tutaj ze mną jest, jest świadoma tego, co powiem, ale jest Was tak dużo, że jednak może to do kogoś trafi. Wczoraj byłam ze swoimi dziewczynkami i z mężem na bawialni dla dzieci. I powiem Wam, że to, co zobaczyłam, mnie absolutnie przeraziło. Wiele z nas, czyli osób, które edukują w temacie zdrowotnym, zastanawia się czasem, czy to ma sens. Przecież ludzie już dużo wiedzą, przecież jest dużo kont merytorycznych, przecież to jest takie oczywiste, że od cukru się tyje, a nie od tłuszczu. I czasem robimy taki krok wstecz. I jak ja pojechałam na tą bawialnię i zobaczyłam, jak wyglądają Polacy, jak wyglądają polskie dzieci i na zwykłej bawialni we Wrocławiu. Przekrój od sasa do lasa, nie na Instagramie, wyidealizowana rzeczywistość, to pomyślałam sobie, kochani, że nikt z nas nie może przestać edukować w temacie zdrowia. Bo to jest przerażające. 80% osób, które tam było, ma otyłość. 80% osób, które tam było, ma jakieś problemy z gospodarką cukrową, bo to widać. Otyłość wisceralna, obtłuszczenie narządów kobiety i mężczyźni. Problemy z cerą, co u drugiej kobiety, są nagminne. Dzieci otyłe, dzieci z początkami otyłości, czyli drugi podbródek, masywny brzuszek. Dramat. Nawet w wieku mojej Sary, czyli malutkie dzieci, które już mają problem z poruszaniem się. Małe dziewczynki, które mają problemy z cerą. I wiecie co? Nie wzburzyło by mnie to tak, gdyby nie to, że te dzieci chodzą z rodzicami, którzy jak się zmęczą, dają im do picia Coca-Colę, Fantę, Sprite'a, soczki kubuś, wody słodzone, wody smakowe. Później tam była taka stołówka, jedzą najgorszy syf, po prostu. Bo ja naprawdę rozumiem, pójście z dzieckiem na pizzę, pójście z dzieckiem na lody. Sam mój mąż kupił mojemu dziecku lody, które było po normalnym śniadaniu, po normalnym obiedzie i chciało coś słodkiego, bo wszystkie dzieci tam coś jadły. Okej, loda dostaje, ale do picia ma wodę. Wróciła do domu, zjadła normalną kolację. A dzieci tam, otyłe dzieci, napychają się tragicznego rodzaju pizzą, zapijając to Coca-Colą. I co najgorsze, robią to ze swoimi rodzicami, którzy robią to samo. I żeby było oczywiste, bo ja nie chcę tutaj ataków typu, że od czasu do czasu można. Kochani, to nie jest od czasu do czasu, bo ci ludzie nie są otyli, nie mają problemów z wielkimi brzuchami, z tłuszczem wisceralnym, dziewczynki nie mają problemów z cerą od czasu do czasu. Tak na pewno albo podobnie wygląda żywienie w domu. Picie Coca-Coli nie jest od czasu do czasu. Dzieci nie powinny tego tykać. Dzieci nie powinny tego tykać, bo do nawadniania organizmu jest woda. Nie Coca-Cola, nie sok, nie z dodatkiem cukru. Jak Wy chcecie dzieciom zrobić prezent, możecie je zabrać na lody, zabrać do fajnej włoskiej pizzerii, gdzie jest dobrego rodzaju pizza, żeby chociaż ktoś przykładał wagę do tych składników, które dzieciom są fundowane, a nie zapychać je syfem i mówić, że to jest dla ich przyjemności. Bo kto dla przyjemności, powiedzcie, będzie je leczył? Kto będzie je diagnozował prawidłowo? Nie wiem, czy rodzice takich dzieci są świadomi tego, że robią im krzywdę. I to jest krzywda w imię miłości, rozumiem, tak? Bo jeżeli mama ma zaburzenia, mając 30-40 lat, tata ma jakiekolwiek zaburzenia, insulinooporność, Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, problemy z cerą, problemy z wątrobą, to tym dzieciom będzie to zafundowane w wieku 10 lat, 12, 8. I to się nie bierze znikąd. I do mnie, przepraszam, ale do mnie nie trafia argumentacja na zasadzie, że moje dziecko nie chce jeść nic innego, bo sama mam dwójkę dzieci i wiem, co kupuję. Moje dziecko też się spotyka z innymi dziećmi, też widzi inne dzieci, też ma dziadków i mimo wszystko u nas w domu żywienie wygląda inaczej.
I małe dziecko nie musi rozumieć wszystkiego, ale ja jestem dla niego autorytetem. I ja mówię Helence, nie można, bo będziesz chora. Bo od tego boli brzuszek, od tego psuje się cera. Tłumaczę jej w prosty sposób. Jeżeli chcesz, to coś jednego, tak? Nie, że ja jej kupię loda, wezmę ją na beznadziejną pizzę i zapijemy sobie to Coca-Colą. Bo to jest dramat. Z takiej mieszanki moje dziecko będzie się oczyszczało bardzo długo. Ale ja nie wierzę w to, że rodzic, który ma sumienie tak zrobić, karmi lepiej swoje dziecko w domu. Nie ma takiej opcji. To od Was się zaczyna. Chcesz być rodzicem, musisz być odpowiedzialny, musisz być świadomy. Bo jeżeli Twoje małe dziecko choruje, to niestety jakieś błędy są popełniane. I trzeba się zabrać za swoją edukację, żeby być ratunkiem dla własnego dziecka w dzisiejszym świecie. A nie ciągnąć go na dół. Bo zafundujecie im koszmar w dorosłym życiu. I jak to na Instagramie trzeba wszystko tłumaczyć, to wytłumaczę. Ja nie piję w żaden sposób do rodziców, którzy dbają, edukują, są świadomi, a mimo wszystko dzieciom coś jest, bo to jest normalne. Ja chcę promówić do rodziców, którzy nie wiedzą, że do nawadniania dziecka nie służy Kubuś Play, że woda nie zawiera cukru w składzie, że soki nie służą do nawadniania dziecka sztuczne z butelki plastikowej, że pizza nie służy do ich odżywiania, i że dziecko, które jest otyłe, będzie miało problemy emocjonalne, psychologiczne i zdrowotne. I czas się obudzić, nie mówiąc, że moje dziecko jest chore. Bo ono nie jest grube dlatego, bo jest chore. Ono jest chore dlatego, bo jest grube. I to jest bardzo ważne. Jeżeli nie wiecie, co robicie źle, idźcie do specjalisty. Po to są pieniądze, między innymi 500+. Warto zainwestować w dobrego specjalistę, który powie Wam, jak dbać o życie i zdrowie Waszego dziecka. Bo na pewno, kochani, nie w ten sposób. I powiem, że jako matkę na maksa mnie to przytłoczyło i może ten taki zjazd energetyczny jest tym zafundowany. Bo ja wczoraj nie wierzyłam własnym oczom, że tak się dzieje. Jak można ciężko pracować, poświęcać swoje życie dla pracy, a później z pieniędzy zarobionych kupować sobie truciznę, od której będziemy chorować. To nie wiem, albo ja jestem szalona, albo ludzie powariowali. Bo ja naprawdę rozumiem, od czasu do czasu. Ja nie jestem ortodoksem. Ja też lubię pójść na pizzę, czy nie wiem, kupić dziecku coś słodkiego, czy zjeść kawałek czekolady. Nie ma sprawy. Ale nigdy nie dopuściłabym do otyłości mojego dziecka, do otyłości brzusznej mojego dziecka, do takich poważnych problemów. I jeszcze temu dziecku nosiła za nim Coca-Colę, jak mu się będzie chciało pić. Ja jestem ogólnie w szoku. I nie wiem, co się dzieje z polskim społeczeństwem. I już kończąc, bo miało być krótko, ja wiem, że istnieje taki duży nacisk na to, żeby nikogo nie oceniać. Ale jest jedna różnica między ludźmi, którzy sami pobłądzili, między takimi mamami, które same pobłądziły i na przykład mają problem z własnym zdrowiem, ale dbają o swoje dziecko, a różnica między rodzicami, którzy nie dość, że nie dbają o siebie, to fundują koszmar i ciągną do tego koszmaru własne dzieci. To musi mieć koniec, bo zabraknie ludzi, żeby Was leczyć. Po prostu, już teraz jest ogromny problem. A strony od zbiórek na choroby i nowotwory dzieci, tak, pękają w szwach. To się nie bierze znikąd. To zaczyna się, mamo, od Twojego zdrowia. To zaczyna się od Twoich nawyków. To zaczyna się od tego, jak się prowadzisz w ciąży. To zaczyna się również od Twoich problemów zdrowotnych. Więc proszę, kochani, weźcie to do serca. Jak widzicie coś takiego, reagujcie. Rozmawiajcie ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi. Rozmawiajcie z dziadkami, rozmawiajcie z rodziną, bo warto. Nie pozwólcie tak traktować dzieci. Po prostu. Bo one jeszcze nie wiedzą, co się z nimi dzieje. To my im mówimy, co jest dobre, a co złe. Więc poukładajmy to w swoich głowach.